tak generalnie bardzo cenne punkty. Bardzo cenne punkty. Nie wiem, niektórym się może wydawać, że taki mecz Stomil, trzy mecze przegrał, ostatnia drużyna, to powinniśmy to przyjechać, powinno być łatwo, pięknie, 4-5-0. No nie, no tak te mecze nie wyglądają, to był bardzo, bardzo ciężki mecz. Stomil nastawił się głównie na kontrę i to było widać, bo czekali na nas w pierwszej połowie i tutaj ta pierwsza bramka była kluczowa w tym meczu. Udało nam się ją strzelić i w drugiej mieliśmy ten mecz pod kontrolą, ale powinniśmy jeszcze lepiej to zagrać, jeszcze lepiej rozwiązać parę sytuacji i obyłoby się bez nerwowej końcówki. 4 zwycięstwa w 4 meczach, a co ważne, to ligowe pierwsze historyczne zwycięstwo Korony ze Stomilem. No to taki dodatek, to na pewno cieszy, bo mówię, to nie był łatwy mecz, mimo że Stomil ma 0 punktów, to gdzieś te mecze poprzednie też 1-0 w 90 minucie. Nieprzyjemna drużyna, dlatego tym bardziej takie zwycięstwo cieszę, bo to są bardzo, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo cenne punkty. W sobotę z UKS-em przed własną publicznością się potykacie. Ja wiem, że często odżegnujecie się od takich opinii, ale czy to z tych rywali dotychczasowych będzie najtrudniejsze? No na pewno UKS piłkarsko to jest bardzo dobra drużyna. Graliśmy z nimi sparing przez sezon, na pewno mają zawodników, którzy grali w Ekstraklasie, o wysokich umiejętnościach. No to będzie na pewno inny mecz. Inny mecz niż ten, inny mecz niż z tymi poprzednimi przeciwnikami, bo wiadomo, inna charakterystyka UKS-u, dlatego liczę na dobry mecz. I zobaczymy, no będziemy się starali, żeby to nie był tak ciężki mecz dla nas, ale na pewno to będzie wymagający przeciwnik. Ale mówię, my z każdego meczu na mecz podchodzimy z jednym nastawieniem. My chcemy 3 punkty, tak samo było dzisiaj, tak samo było w tych pierwszych kolejkach. Dzisiaj się jeszcze chwilę cieszymy, długa podróż przed nami, musimy się zregenerować, bo jest krótka przerwa i w sobotę wychodzimy i dajemy z siebie wszystko na UKS-ie, żeby tą pasce podtrzymać. Około 100 kibiców przyjechało dzisiaj do Olsztyna. Czuliście to wsparcie? No na pewno. To jest duży, duży szacunek dla nich. Bardzo się cieszymy, że jeżdżą za nami, bo ich wsparcie w takich meczach też jest bardzo, bardzo cenne, bo są różne momenty w meczu, gdzie gdzieś tam, nie wiem, mały kryzys czy gorszy moment i wiadomo, ich doping nas trzyma właśnie w tych ciężkich momentach. Bardzo się cieszymy, że tutaj przyjechali na taki wyjazd. Liczymy, że będzie ich coraz więcej. I tak samo liczę, że w sobotę Suzuki Arena się zapełni w znacznej ilości, bo mówię, fajny mecz. Jesteśmy w dobrej pasce, mamy dobrą pasę, chcemy ją podtrzymać i im więcej kibiców, tym lepiej, bo takie mecze przy takiej atmosferze się gra jeszcze fajniej, dlatego liczymy na dobry mecz. Trener was przestrzegał przed kilkoma elementami gry z Stomilem Olsztyn. Sprawdziło się wszystko, między innymi to takie szybkie przechodzenie właśnie z defensywy do ataku? Na pewno tak. Gdzieś tam daliśmy się w początkowej fazie z 2 razy zaskoczyć i nie do końca jeszcze tak to wyglądało jak powinno, ale myślę od im dalej w mecz, tym ten mecz byłby coraz bardziej pod naszą kontrolą. Już takie sytuacje się nie zdarzały. To była taka obrona kontrolowana? Jest jakaś taka analogia z tego meczu z Jastrzębiem do tego meczu właśnie z Olsztynem, gdzie w pierwszej połowie złapaliście prowadzenie notabene bramką do szatni, no i potem w drugiej połowie faktycznie była taka obrona, ale nie paniczna, tylko kontrolowana. No można tak powiedzieć, bo na pewno, no mówię, no w drugiej połowie jest to jakiejś czystej, klarownej sytuacji sobie nie stawiamy. Jedno tam zamieszanie, gdzie tam domagali się karnego, ale jakby w ogóle nie było na to szans. Kontrolowaliśmy, ale tak jak powiedziałem na początku, no powinniśmy w tej drugiej połowie pewne momenty lepiej zagrać, lepiej wykorzystać i potwierdzić, jakby zamknąć ten mecz i spokojnie już kontrolować później, bo no, trzeba się z tym liczyć. Jak jest 1-0, to trzeba się z tym liczyć, że gdzieś tam drużyny później grają coraz prościej, coraz więcej zawodników dają do przodu i zawsze może się coś wydarzyć, że nie wiem, piłka odbita spadnie, ktoś uderzy, jakiś rykoszet, no i dzisiaj polilibyśmy sobie w brodę. Myślę, że Stomil mimo wszystko ten mecz przegrywał bardzo małą różnicą bramek, więc to nie był naprawdę łatwy mecz i naprawdę w obronie z ich strony wyglądało to dobrze, zamykali nam strefy, ale myślę, że najważniejsze w tym momencie jest zwycięstwo, nieważne jak, ważne, że zwycięstwo. A jak ty ocenisz swój występ?
Myślę, że szukałem piłki, nie bałem się pojedynków jeden na jeden, czy brać piłkę i zgrywać. Myślę, że w tym wypadku zrobiłem to dobrze i cieszę się, że mogłem wystąpić od pierwszej minuty. W sobotę kolejne spotkanie. Po 4 zwycięstwach z rzędu macie szansę na 5. zwycięstwo, no ale przyjeżdża UKS Łódź, drużyna, która no tak teoretycznie oczywiście mówiąc, to będzie ta chyba najbardziej wymagająca z tych dotychczas, z którymi potykaliście się. Być może, aczkolwiek nie patrzyłem na przeciwnika, musimy skupić się na sobie. UKS Łódź, mecz przed własną publicznością za to, 4. już w tym sezonie. Lepiej gra się na Suzuki Arenie z perspektywy zawodnika Korony Kielce niż na wyjazdach, chociaż dzisiaj akurat kibice też byli. Dzisiaj było słychać ten doping i na pewno to też pomaga na wyjazdach, ale jednak u siebie w Suzuki Arenie to jest całkiem inny klimat, wiele kibiców i na pewno tam się gra z większym, nie wiem jak to nazwać, entuzjazmem, może tak. Słuchaj, liczysz na to, że tych minut będziesz dostawał coraz więcej? Wiadomo, że dzisiaj wystąpiłeś Adama Prączaka, to tak to też było pewnie wymagające dla ciebie, bo Adam po przednich meczach 3 bramki, 1-3. Oczywiście liczę, że będę stał jak najwięcej czasu na boisku. Ale też ciężko byłoby się przebić w tym meczu, jeżeli chodzi o grę ofensywną, ponieważ Olsztyn tam dość mocno zagęścił. Tak. Było bardzo gęsto z tyłu i też po przegraniu z naszej strony po Koronce też mocno się cofali, wręcz do 16, więc ciężko było znaleźć przestrzeń za ich plecami. No ale co, tak wyglądał ten mecz. Cieszę się, że wygraliśmy.